czym w ogóle są dopalacze w świetle prawa i czym są dopalacze jako substancje? Mhm. Może zacznijmy od tego, jaka jest rzeczywistość, czyli farmakologia. Dopalacze są substancjami psychoaktywnymi, tak samo jak używki alkohol, czy narkotyki takie jak amfetamina, marihuana czy LSD. Natomiast one nie są w przepisach prawa ujęte, a przynajmniej nie są wciągnięte na listę narkotyków. To znaczy, w takim prostym języku, ktoś, kto handluje dopalaczem, nie jest tak samo karany jak handlarz marihuaną na przykład? Dokładnie tak. Nie jest tak samo ścigany, bo instytucją odpowiedzialną jest sanepid. On ma mniejsze możliwości, mniejsze środki finansowe, mniejsze zasoby kadrowe. Czyli sanepid, ta sama, ci, co sprawdzają, czy odpowiednie są odstępy między oknami w poradniach i tak dalej, ścigają ludzi, co sprzedają tą truciznę, bo według mnie to jest w wielu wypadkach mocna trucizna. Wiesz co, no, tak wiele osób mówi o narkotykach i tak wiele osób mówi o używkach. Oczywiście każda substancja użyta w dużych ilościach jest trucizną. Natomiast to są substancje nowe. Ja zawsze uważałem, że zanim się coś nazwie, należałoby to naukowo przebadać. Dopalacze nie są badane, są wciągane na listę. Być może wśród tych kilkuset substancji kryje się lek na raka. My tego nie wiemy, bo od razu stało, na początku było wynalezione przez jakąś tam, powiedzmy, firmę farmakologiczną, wyciekło na czarny rynek, ludzie używali. Później zostało to wciągnięte na listę narkotyków i koniec. Dalej się nad tym ludzkość nie pochyla, nie bada tego, a moim zdaniem warto byłoby, zanim się podejmie jakieś kroki legislacyjne, dokładnie tą substancję przebadać. W 2010 roku rząd ekipy Donalda Tuska wypowiedział bardzo spektakularną wojnę dopalaczom. Były aresztowania w świetle kamer, króla dopalaczy, pana Bratko, aresztowano. Politycy odtrąbili spektakularny sukces i troszkę o problemie zapomnieli. Czy ten problem zniknął według ciebie? Problem używania dopalaczy nie zniknął. Około 3% osób badanych w wieku, no około chyba do 20 lat, przyznało się do używania dopalaczy. Dopalacze dalej można nabywać, przede wszystkim w sklepach internetowych. Dokonuje się zamówienia, dopalacze przychodzą pocztą. Czyli, ale jest to legalna forma jakby sprzedaży ich nabywania, czy one są za granicę jakoś dystrybuowane, jak to wygląda? Nabywanie dopalaczy nie jest przez przepisy regulowane, tak samo jak posiadanie dopalaczy nie jest przez przepisy regulowane. A marihuana dalej jest, trochę dobrze powiem, kryminalizowana i penalizowana? No jak powiesz, jak no, mi się też tak. Uczymy się, edukujemy się. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. No dzięki, mam nadzieję, że przydałem się. Jak najbardziej. No, i dzięki. Zachęcamy do kolejnych filmików. Cannabis News. Cześć.